Dzień dobry, Stanisław Pilewski, Ośrodek Terapii MIM, Warszawa. Dzisiaj o bezsilności. O bezsilności wobec zachowań związanych ze sferą seksualną. Dlaczego bezsilność? Jaka znowu bezsilność? Ludzie patrzący z boku mówią, cudora, robi to, bo lubi, bo jest bokiem, świrem, nie chce się zmienić, zdradza, bo nie ma honoru, jest kłamcą. Tak to z boku wygląda. Gdyby chciał, to by przestał. A jak jest naprawdę? Dlaczego nie możesz przestać? Co to znaczy dla ciebie bezsilny? Jak to wygląda z punktu widzenia osoby uzależnionej? Dlaczego on, walcząc w samotności z nałogiem, w rzeczywistości nie ma wyboru i musi to robić, mimo wcześniejszych doświadczeń pokazujących, że to się źle kończy. Mimo szczerych obietnic, przysiąg, postanowień, że już nigdy więcej. Otóż odruch uruchamiania się w nałogu wytwarza się u seksoholika w czasie, kiedy jeszcze nie ukształtował się płat przedczołowy w mózgu, odpowiedzialny za podejmowanie racjonalnych decyzji. Większość uzależnionych osób przeżyła pierwsze doświadczenia związane ze sferą seksualną w wieku kilku do 14 lat. I doświadczenia te zostały zapisane w hipokampie powiązanym z układem limbicznym człowieka. Większość moich klientów dokładnie pamięta ten pierwszy obrazek lub przeżycie i uczucia, jakie wtedy przeżywali. Zapisuje się to trwale w hipokampie. Układ limbiczny człowieka nie myśli logicznie. Układ limbiczny reaguje na bodźce. Ma on zrealizować swoje trzy podstawowe zadania. Po pierwsze jest on odpowiedzialny za przetrwanie, czyli ma zadbać o zaspokojenie dostępu do powietrza, do wody, do jedzenia oraz rozmnażanie, czyli uruchamia sferę seksualną. To jest niezbędne, aby nasz gatunek przetrwał. Drugie zadanie to unikanie bólu. Trzecie zadanie układu limbicznego – poszukiwanie przyjemności. Czyli na przykład, jak się sparzymy, to drugi raz mamy tego nie robić. A jak nam coś sprawia frajdę, czyli na przykład doświadczenie seksualne, to będziemy tego poszukiwać. I będziemy to robić instynktownie. No i w wielkim uproszczeniu tak rozwija się mózg uzależnionego. Jeżeli zaczyna on odczuwać ból, może on być także psychiczny, a układ limbiczny zinterpretuje ten ból jako zagrożenie do przetrwania, to będzie chciał go uniknąć i poszuka szybko przyjemnego doświadczenia. Jeżeli przeżył on w dzieciństwie doświadczenie seksualne, zanim rozwinął się płat przedczołowy, będący w stanie racjonalnie się do tego doświadczenia odnieść, to zapisze się to w hipokampie jako instynkt bezwarunkowy, bezmyślny, nie mający związku z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia. One dopiero później rozwiną się w płacie przedczołowym. Więc powstaje odruch. Nudzę się. Mózg odbiera to jako zagrożenie, poszukuje ulgi. Gdzie? No, w doświadczeniu seksualnym, jeżeli to doświadczenie było bardzo wczesne. I teraz bólem może być jakikolwiek dyskomfort, a znieczulenie jakakolwiek działalność związana ze sferą seksualną, czyli na przykład lęk, masturbacja, ulga. Nuda, pornografia, ulga. Niskie poczucie wartości, czat erotyczny, ulga. Poczucie osamotnienia, wizyta u prostytutki, ulga. Nie ma w tym żadnej logiki, żadnego sensownego systemu wartości, który by tym kierował, ponieważ być nie może. Układ kontroli jeszcze się nie wykreował w nas, kiedy te instynktowne odruchy powstawały i utrwaliły się w tej części mózgu, która jest zwierzęca i instynktowna. To ciekawe, jeżeli w pewnym momencie życia będziemy chcieli nad tym przejąć kontrolę i płat przedczołowy wyda polecenie, nie rób tego więcej, to układ limbiczny odbierze to jako zagrażające przetrwaniu i nie posłucha, a wręcz wzmocni chęć uruchomienia zachowań seksualnych, aby uchronić nas od cierpienia. To jest bezsilność seksoholika. To jest paradoks osób, które przychodzą na terapię, chcą prowadzić zmianę, myślą o tym, starają się i robią tego więcej, bo tak musi być, bo tak są zaprogramowani. On nie może, mimo szczerych chęci,
nie jest w stanie sam zaprzestać niszczących jego i jego otoczenie działań. Funkcjonuje na zasadzie bodziec, reakcja, bez możliwości zastosowania układu decyzyjnego. Jest zniewolony. Nie wierzcie w obietnicę seksoholika, że sam sobie z tym poradzi. On nie wie, co mówi. On nie jest w stanie bez fachowej pomocy z zewnątrz tego zrobić. W terapii będzie potrzebował 2 do 3 lat, aby przejąć nad tym kontrolę. Mając do pomocy terapeutę, grupę terapeutyczną i jeżeli uda mu się zbudować sieć wsparcia na zewnątrz, poza ośrodkiem, to jeszcze tą grupę wsparcia. 2-3 lata. Będzie musiał nauczyć się akceptować ból, jaki niesie życie, ignorować bardzo silne sygnały wysyłane z układu limbicznego, mówiące w skrócie, jeżeli tego nie zrobisz, zdechniesz, zwariujesz albo rozpadniesz się na kawałki. Kora przeczułowa ma się nauczyć akceptować te sygnały, przeżywać je i nie reagować na nie w stary sposób. Szukać i znajdować innych rozwiązań, które będą na początku o wiele mniej atrakcyjne emocjonalnie dla seksoholika. Drugi element zniewalający to biochemia naszego mózgu. Od czego się uzależniamy? No, od substancji chemicznych produkowanych przez nasz mózg w trakcie zachowań seksualnych. Jakie są to substancje? No po pierwsze dopamina. Neuroprzekaźnik udrażniający komunikację z ośrodkami nagrody w naszym mózgu. Im więcej dopaminy, tym przyjemniej. Jest to ta sama substancja, którą uwalnia alkohol. Największa produkcja dopaminy jest powiązana z oglądaniem pornografii. Efekt jest podobny do tego, jaki przeżywa człowiek po zażyciu kraku, czyli najbardziej uzależniającej postaci kokainy. Dodajmy do tego inne poprawiające samopoczucie substancje, które uaktywniają się podczas tych działań, jak adrenalina, testosteron, serotonina i endorfiny. Endorfiny to opioidy, substancje znieczulające i powodujące stany euforyczne. Znieczulają, odprężają mięśnie, spowalniają rytm serca, uspokajają oddech. No taki pełen odlot. Wielokrotnie silniejsze niż morfina. Serotonina, następny neuroprzekaźnik, odpowiedzialny za dobre samopoczucie i dobrą samoocenę. Im więcej serotoniny, tym lepiej o sobie myślę. Na przykład wzrost jego produkcji jest spowodowany pozytywną reakcją kobiety na zaloty mężczyzny. Pornoholik zyskuje taką aprobatę od każdej patrzącej w ekran z drugiej strony na niego porno gwiazdki. Adrenalina, następna substancja, daje speeda. Jej produkcja łączy się z polowaniem, w cudzysłowie, na partnerkę, poszukiwaniem, czy to w życiu, czy na monitorze, tak? I strachem z tym związanym. Ciągnie to niektórych do poszukiwania wrażeń tak zwanych zakazanych, czyli na przykład osoby heteroseksualne zaczyna ciągnąć w stronę kontaktów homoseksualnych lub seksu w miejscach publicznych i temu podobnych ekstremalnych doświadczeń, no silnie adrenalina uzależnia. Dodajmy do tego koktajlu, który już wymieniłem, oksytocynę i wazopresynę, która na przykład odpowiada za tworzenie więzi. Są to substancje, które wydzielają się na przykład w organizmach kobiet podczas porodu, co tworzy nierozerwalną więź z dzieckiem. Seksoholik podczas przeżywania orgazmu też wytwarza te substancje, ale więź paradoksalnie powstaje między nim a monitorem komputera. Tak się naprawdę dzieje. To jest silna więź. Zabierzcie seksoholikowi komputer. Dostanie szału. Wszystko to tworzy potwornie silny, uzależniający koktajl chemiczno-narkotyczny. Seksoholika nie jest w stanie po pewnym czasie ćpania tą chemią zadowolić nic innego. Cała reszta życia wydaje się szara, nudna, bez sensu. No bo co może zaoferować seksoholikowi stała partnerka w porównaniu z tym koktajlem, jaki niesie w sobie drugie życie seksoholika? No niewiele. Zawsze przegra. Nie ma szans konkurować z bodźcami, jakie oferuje przemysł pornograficzny.
wachlarz płatnego seksu czy szeroka internetowa oferta portali tak zwanych randkowych, gdzie tysiące tak samo pogubionych lub już uzależnionych osób stroszy piórka w poszukiwaniu swojej codziennej, znieczulająco, euforyczno spidującej dawki narkotyków. Jak sobie poradzić z odstawieniem tych narkotyków? Jak sobie poradzi osoba, która podejmuje samotną walkę? Albo ktoś, kto nawet ma u boku swojego partnera czy partnerkę, która nie wie, z czym się mierzy. Nie mają żadnych szans. Pamiętajmy, że seksoholik działa przez lata w schemacie: czuję dyskomfort, muszę zadbać. Odruch impulsywny, bezwarunkowy, wzmocniony komunikatem od systemu limbicznego: jeżeli tego nie zrobię, zginę. Nie wykształcił przez lata uciekania w ten sposób od problemów innych sposobów radzenia sobie z dyskomfortem. Jeżeli tylko odstawi wzorce uzależnienia od seksu, będzie cierpiał. Wtedy poszuka innego znieczulenia, innej chemii, wewnętrznej lub zewnętrznej. Klienci rozpoczynający zdrowienie często zwracają zainteresowanie w stronę alkoholu, bo działa podobnie, słodyczy, no i w ogóle zażerania, bo to też znieczula. Izolują się od świata, boją się podjąć jakichkolwiek wyzwań. Początkowe miesiące odstawienia od dla seksoholików porównuje do takiego wielomiesięcznego przejścia przez pustynię. Przed nim wydma, nad nim słońce, żar, wchodzi na wydmę i po horyzont widzi tylko następne wydmy, na które będzie musiał się drapać. Żadnej nadziei na ulgę czy krople deszczu. Tylko mozolne stawianie kroków w kierunku, który wskazują mu inni uzależnieni, zdrowiejący uzależnieni, którzy już tą drogę przeszli i obiecują mu, że tam gdzieś jest oaza, której on nie widzi i jeszcze długo nie zobaczy. I tak krok po kroku, dzień po dniu, mozolnie, ale tylko ze wsparciem od innych, można tą drogę przejść. Samemu nigdy. Zwłaszcza, że każdego dnia tej męki będziesz słyszał za sobą szum morskich fal zachęcających cię do wskoczenia z powrotem do wody seksualnych uniesień. I tylko stawanie w prawdzie przed grupą razem z innymi trzeźwiącymi będzie ci uświadamiało, że ta woda jest słona. I powrót przyniesie chwilę ulgi i kolejne ogromne cierpienie. I znowu będziesz musiał wrócić na tę pustynię zdrowienia. Albo wchłonie cię do końca morze uzależnienia. Stanisław Pilewski, Ośrodek MIM, Warszawa.